Witajcie, mam dla was i dla siebie też rewelacyjne wieści. Jestem w trakcie odkopywania setek czasopism napisanych ponad 100 lat temu, ale w różnych zakątkach ziemi. Odnalazłem czasopisma francuskie, włoskie, holenderskie, amerykańskie, fińskie, greckie, hiszpańskie, indyjskie, niemieckie, rosyjskie, arabskie nawet, australijskie, angielskie, jugosłowiańskie, norweskie czy czeskie, a to w ciągu ostatnich tylko trzech dni. Setki czasopis mam więc tysiące, naprawdę tysiące artykułów o uniwersalnych wartościach, o alternatywnej historii, o przyrodolecznictwie, o oczyszczaniu, o różnych dietach, o leczeniu ciała, naprawdę bardzo szeroki zakres z dziedzin ezoterycznej, kosmicznej, ogólnie takiej alternatywnej. I może was zdziwić ta radość z mojej strony, no bo co z tego, że chłopcze odszukałeś te wszystkie czasopisma, skoro nie znasz żadnego z tych języków? No i tutaj nieocenioną pomocą posłuży nam sztuczna inteligencja. Żaden tradycyjny wirtualny translator nie radził sobie ze zgrabnym i naprawdę inteligentnym tłumaczeniem tego typu tekstów, tym bardziej jeżeli pojawiają się błędy w druku, a one są niestety bardzo częste w tych. Starych, poświe... wyświechtanych kardeluszkach. Jednak Chat GPT zdumiewająco sobie z tym radzi i naprawdę jestem pod wrażeniem. Oczywiście nie ma tutaj już tej pięknej, dźwięcznej i kwiecistej młodopolskiej stylistyki, ale to może i dobrze, bo dzięki temu te polskie przedwojenne artykuły udowadniają swoją niepowtarzalność i ponadczasowość, prawda? No a więc wracając do starych, zagranicznych tekstów, postanowiłem utworzyć nowy folder pod tytułem Rozwój Duchowy przedwojennego świata. Będę przeplatać przedwojenne artykuły polskie i zagraniczne. A zaczynamy nagrania od zagranicznych starodruków oczywiście od strony sławiańskiej czyli od artykułu z Czech. Zapraszam. Rok 1907 Jarosław Bart, pielęgnujmy piękno. Gdyby każdy mieszkaniec naszej Ziemi, która miała być najpiękniejsza, uczynił pielęgnowanie piękna obowiązkiem, zgodnie z siłami, jakie ma, jaka piękna byłaby tu przemiana. Faktycznie Pielęgnowanie piękna to tak ogromne pole, tak potężna i różnorodna dziedzina, że zwykła myśl nie jest w stanie jej w pełni ogarnąć. Dążmy do pielęgnowania piękna, nawet jeśli środki nasze są skromne. Bądźmy pewni, że nie brakuje nam okazji do tego. Spotykamy je na każdym kroku, szczerze mówiąc, każdy czyn, każda myśl, każde słowo może zmierzać ku pięknu. A jeśli osiągniemy jakieś rezultaty w tej szlachetnej pracy, to na nas spoczywa obowiązek pozostawania wiernym tej szczytnej koncepcji piękna. Przede wszystkim nie zapominajmy o wielkim znaczeniu tej zasady w odniesieniu do myśli, ponieważ myśl jest formą. W ten sposób nie damy schronienia żadnej myśli naruszającej miłosierdzie, żadnej myśli obrażającej szacunek dla bliźnich czy szacunek dla tych kosmicznych bytów rozwiniętych, którym jesteśmy zobowiązani najwyższy szacunek. Przyzwyczajmy się utrzymywać naszą myśl świadomym wysiłkiem wobec piękna, a stopniowo to zdrowe środowisko stanie się tak naturalne, że nawet nie będziemy tolerować żadnych w tym względzie zakłóceń ale nie wystarczy aby myśl była piękna trzeba również zadbać aby słowo które ją wyraża było jak najszlachetniejsze w ten sposób nasze słowo stopniowo nabierze czaru który da mu potężny wpływ na nasze otoczenie jak uwodzicielski jest piękny pomysł ubrany we właściwe zdanie jak chętnie wspominamy dźwięczne słowa, które pozostawiły ślad w naszym umyśle, a nasze czyny, można je porównać do ogrodu pełnego kwiatów albo do nieuprawianego pola, porośniętego cierpkim chwastem, każdy na świecie może czerpać radość z poszukiwania piękna nawet w najdrobniejszych czynach życia. Umiejętne dobranie ubioru do naszego ciała lub wybieranie pięknych przedmiotów na codzienne potrzeby i utrzymywanie ich w porządku, nawet niekoniecznie przedmiotów drogich czy nowych. Każda taka próba jest doskonałą szkołą dobrych obyczajów w wychowywaniu dzieci. Narody Wschodu mogą nam służyć jako piękny przykład w tej sztuce piękna. Jak wielką stratą dla sztuki byłoby, gdyby zniknęło ze świata wszystko, co stworzył orient. Byłoby dobrą i pożyteczną rzeczą dostarczać dzieciom, geniusza wszystkiego, czego potrzebują, aby będąc wolnymi, mogły oddać się swemu rozwojowi i szukać w wysokościach idei, inspiracji do dzieł sztuki, które wzbogacają świat nie tylko swoim pięknem, ale także nieocenionymi i dobroczynnym wpływem, jaki ci przyszli artyści gromadzą w kontakcie z istotami subtelniejszych regionów, z którymi są spokrewnieni. Im wyżej ku niebu wznosi się drzewo i rozszerza swe ochronę na gałęzie, tym głębiej jego korzenie wnikają w ziemię. Jeśli chcemy osiągnąć szczyty i zapewnić w swoim ochronnym cieniu schronienie dla licznej rzeszy, mocno się zakorzeniajmy w naszej matce ziemi, działając praktycznie. Każdy czyn wykonany jak najlepiej dla wielkiej sprawy, której służymy, przyciąga do nas siłę życiową, umożliwiającą kontynuowanie drogi ku szczęściu i pokojowi. Im głębiej zakorzeniamy się w głąb Ziemi swoimi korzeniami, tym potężniej przyciągamy dobroczynne wpływy z wysokości. W ten sposób nasza ukochana Matka Ziemia stanie się cudownym rajem. Pracą człowieka psychointelektualnego, raj ziemski stanie się ucieleśnieniem wszystkich innych rajów i nie będzie już podziału. Ideałem będzie kochający pobyt w tym cudownym raju człowiek ubrany w swoje promienne ciało będzie w ciągłej harmonii z tym co najczystsze i najbardziej wyrafinowane piękno źródło tak wielu doskonałości będzie królować w całej swej jasności bo ziemia skąpana jest w podwójnym świetle świetle rozumu i świetle uczuć. Czy słyszysz jej radosną pieśń uwielbienia? Cytat. Ciemność znika, chorobliwe cienie nocy już znikają, a wraz z nimi brzydota zniknęła na zawsze. Życie kąpie się w powodzi światła. Gdzie jest teraz miejsce na pleśni śmierci? Koniec cytatu. Wspaniała piękność, królowa szczęścia, swą jaskrawą szatą przykrywa swoje królestwo, swoją potężną laską budzi dzieci swoje, swoim oddechem odstrasza od ich oczu sen. Oczy ich otworzyły się, a w blasku światła rzeczywistość jest piękniejsza niż zwariowany sen.